Świat mojego dzieciństwa był pełen baśni i legend. Opowieści zawsze mnie fascynowały, jednocześnie przerażały. Moja babcia opowiadała te wszystkie baśnie z niezwykłym przekonaniem. Jestem pewna, że głęboko wierzyła w ich prawdziwość. I baśnie przypomniały mnie strachem przed lasem, który otaczał nasz mały domek. Jeżeli straciłam babcię z oczu podczas grzybobrania, wpadałam w panikę. Jeśli jakiś wyjątkowy okaz grzyba skusił mnie do tego stopnia, aby odejść od niej za daleko, wyobrażałam sobie wówczas Babę Jagę składającą się tuż za moimi plecami, gotowa mnie pożreć, a moimi kośćmi udekorować swój straszny ganek. Teraz zastanawiam się, jak mogłam być tak naiwna, aby w nie wierzyć. Dopiero kiedy żołnierze zabili moją babcię i zniszczyli nasz dom, uświadomiłam sobie prawdziwą naturę lasu. Skarb, jakim jest kurz grzybów, bezpieczeństwo, jakie daje głęboka, zielona cisza drzew. Dopiero kiedy moje życie się rozsypało, byłam w stanie zmierzyć się z moim strachem przed Babą Jagą i lasem, w którym mieszkałam. A wszystko to w odniesieniu do rzeczywistości. Thank you.